Witam Państwa ponownie w ramach cyklu Q&A. W dniu dzisiejszym będziemy rozmawiać o studiach podyplomowych. Gościmy Panią Justynę Jezior, która nam na ten temat więcej opowie. Dzień dobry Pani Justyno. Dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, które z kierunków są najbardziej popularne? Które najchętniej są wybierane przez naszych kandydatów? Największą popularnością cieszą się studia informatyczne. Między innymi jest to kierunek Java Web Developer, programista platformy .NET, i specjalista baz danych SQL Server. Na studiach pierwszego i drugiego stopnia uczelnia współpracuje z krakowskimi korporacjami, jest to Aon i Jacobs. Jak to wygląda na studiach podyplomowych? Czy też jest taka współpraca? Na studiach podyplomowych współpracujemy z firmą LUKAM. Firma LUKAM jest to firma konsultingowa, która umożliwia naszym słuchaczom nowoczesną formę studiów dzięki warsztatom, grom symulacyjnym czy wizytą w przedsiębiorstwach w ramach praktyk zawodowych. A jakie to są kierunki, które tutaj jakby proponujemy naszym kandydatom? Kierunki w ramach współpracy z firmą LUKAM to m.in. Lean Sigma Academy, menadżer do spraw zakupów, TPN Champion i wiele innych. Dobrze, proszę powiedzieć nam teraz o samej rekrutacji. Jak wygląda ten proces? Co należy zrobić, aby stać się studentem studiów podyplomowych w WZIB? Proces rekrutacyjny jest bardzo prosty. Można to zrobić zdalnie, z domu. Wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na naszej stronie internetowej. Następnie drogą mailową przesłać skan dyplomu z ukończenia studiów pierwszego bądź drugiego stopnia, zdjęcie w formacie JPG i potwierdzenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł. Pani Justyno, bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję również Państwu. No i widzimy się już za tydzień w ramach cyklu Q&A.